Beszakel, pewnie każdy marzył w pewnym sensie o stworzeniu własnego systemu operacyjnego. Możemy stworzyć coś takiego na podstawie jądra Linuxa, z tego co mi wiadomo. W SUSE Studio, dokładnie. Ja sobie już stworzyłem. Bardzo fajna aplikacja internetowa, w której rzeczywiście możemy złożyć swój system z już dostępnych nam paczek. I mamy oczywiście, tu sobie nazwę dajemy swojego systemu. Ja zostawiłem tak, jak tylko ten przód dodałem tutaj. Tutaj mamy paczki, które dodajemy sobie. Aplikacje, które będą w naszym systemie. Gry. Tutaj mamy, możemy sobie wybrać gry. System mamy sam, czyli musimy znaleźć paczkę pulpitu, dodać ją, dobrać odpowiednio do tego wszystkiego, żeby nie pojawiło nam się przypadkiem tu z boku, że coś do czegoś nie pasuje. Wszystko musi do siebie pasować, od razu uprzedzam, że nie złożycie z byle czego, systemu z pulpitem, ze wszystkim, z grami i tak dalej. Tutaj sobie dobieramy wszystko. Najlepiej, jeżeli ktoś nie zna angielskiego. A jeżeli ktoś zna, no to ok. Jak nie zna, no to tłumacza sobie wziąć, przetłumaczyć co do czego. Służy jaki program systemowy, do czego jest. Od razu bez kernela uprzedzę, że też nie odpalimy systemu naszego, który zrobimy. Ani bez desktopu, czyli tego wszystkiego po zalogowaniu się. Także i konfigurację trzeba dobrze ustawić. Czyli hasło, wszystko tutaj macie, o, tak jak widzicie. WBSHakal, 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 Home, WBSHakal, tak? Discovery Networking Setting Automatically DHCP. Język ustawiacie swój oczywiście, region, time zone, czyli ja akurat Polska. Personalizę, czyli ustawiamy sobie logo swoje lub to, co tutaj jest dostępne, ale ja ustawiam sobie swoje logo, tło sobie ustawiamy od razu. Startup, grafik, login, czyli jak mamy się logować, czyli graficznie, logowanie graficzne, grafik, login. Można normalne przez konsolę, ale polecam to, ładniej wygląda. Tego akurat nie wybierałem, bo to mi niepotrzebne. Desktop, Automatical Log in User WBSHakal, Routine Not Allowed. Czyli automatycznie loguję do desktopu. Że nie wpisujemy tego wszystkiego, mimo że mamy tutaj podane hasło i tak dalej. Tutaj sobie ustalamy Disk and Memory. 512, to takie podstawowe, żeby zobaczyć, czy nam system w ogóle odpali. Sobie ustawcie, od razu wam mówię. Tu sobie poustawiamy tak, jak możecie sobie poustawić tak, jak ja akurat to robię. Skrypty, run script the end to the build. Files, to nas nie interesuje. Tutaj akurat budujemy system. Po zbudowaniu systemu, czy to na płytę CD, DVD, bo się zmieści, bo taki system zajmuje 675 MB. Góra do 900 MB zależy, ile paczek dodacie do niego, jak on prosty będzie i tyle. Możemy na USB, tu mamy na też VMware Workstation Virtual Box i takie inne pierdoły. I teraz weźmiemy sobie test naszego systemu, żeby wam pokazać, że to wszystko działa. Że to, co zbudowałem, powiedzmy, działa, tak? Żeby nie było, że lecę sobie w ciula i tak dalej. Mówię, to coś bardzo fajnego, jeżeli ktoś chce jednak jechać, powiedzmy, na swoim systemie złożonym przez siebie. Złożonym.
bo kod źródłowy i to wszystko i jądro, z tego co wiem, nie jestem pewien, ale to jest jądro Linuxa. Macie Loading Linux Kernel. Bez kernela od razu wam mówię, że nie uruchomi się wam system. I tak jak widzicie, wszystko się ładuje. Testuję po prostu, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jak efekt końcowy wygląda, jak wygląda nasz system, jak to wszystko startuje. I tutaj sobie obserwujcie wszystko, bo to się będzie no trochę ładować, znaczy trochę, na pewno nie 5 minut, góra minutę, dwie, może nawet też nie. I zawsze zależy, jakich kto chce mieć system bitowy, można mieć 32, 64 bitowy. Ja sobie ustawiłem na 64 bity, tak jak widzicie. Wszystko jest w porządku, ok, ok, jest na zielono. Jeżeli coś by było nie tak, to by pokazało się system file, dysk, no allowed albo coś innego, jakiś komunikat z wykrzyknikiem, albo by się wszystko zatrzymało. Tak jak mówię, tu wam pokazuję, że to można zrobić sobie. No tu się wszystko ładuje. Zaraz wszystko elegancko wystartuje. Osobiście SUS Studio polecam. Można zrobić test. Można złożyć z kilku paczek albo z kilkudziesiąt paczek swój system, dać swoje logo i tak dalej. Tylko że to od razu mówię, że to wszystko jest na jądrze Linuxa. No i tak, każdy może mieć swój system. I tak wygląda pulpit mojego systemu, powiedzmy, o, pyk, tu mamy pogłaśnianie i tak dalej, zamykanie, blokowanie, activity jest wtorek 15:37, obecną datę mamy i tak dalej, wszystko jest tak jak powinno. Mamy oczywiście Mozilla od razu zainstalowaną, mamy program do pisania. Zobaczymy, czy się włączy, powinien się włączyć. Nasz system będzie bardzo szybko złożony. Znaczy, to na pewno, ale jeżeli ktoś chce go pobrać sobie, z tym nie ma problemu, tylko po prostu musi mieć szybki internet. Mi akurat pobrało w 15 minut mój system. Nawet nie cały, dokładnie w 5 minut pobrało, bo to mój system zajmuje 607 MB, żeby nie skłamać, a zaraz zobaczymy, ile dokładnie. 675 MB zajmuje. To jest na płytę już. Tu mamy wersję, którą wcześniej robiłem, to jest 900 MB, bo ma więcej paczek, ale mi i tu normalnie możemy w tym programie pisać. Możemy ten system normalnie zainstalować na komputerze. I normalnie już mamy pakiet programów, które sobie wybraliśmy. Tak. Zobaczymy, co tu mamy jeszcze. Tu mamy aplikacje, które sobie wybraliśmy podczas wybierania paczek. Szachy, GIMP, jakieś gry. Dobra, tu mamy drugą część. A dokładniej drugą stronę naszego systemu. Tu mamy Xterm, przepraszam, ustawienia system. I to wygląda mniej więcej w ten sposób. Zaraz sobie zobaczycie, jak się załaduje. No. Osobiście polecam programik. Można się wielu rzeczy nauczyć, przede wszystkim. Zobaczymy. No. To nie jest taki hop-siup, żeby wszystko idealnie zawsze działało. Teraz powinno się w końcu załadować.
By trzeba trochę popracować nad tą aplikacją. W sensie no, złożeniem swojego systemu. Bo nie wszystko będzie tak, jak chcecie. Dobra, inaczej sobie idziemy. Zobaczymy. O. Tak będzie chyba szybciej. Tak jak widzicie, tutaj jedna ikona akurat nie działa. Albo działa z opóźnieniem. No. Tamta ikona nie działa, ale mamy wszystko tutaj. Mamy tak. Konta online, powiadomienia, prywatność, region, język, tło, wyszukiwanie, Bluetooth, drukarki, dźwięk, ekran, klawiatura, mysz i panel dotykowy, sieć, tablet firmy, bla bla bla, zasilanie. Czyli to jest też aplikacja i na tableta. Tak jak widzicie, no. Data i czas, informacje użytkownicy, ustawienia dostępu, współdzielenia. Także cóż, zapraszam do lajkowania i subowania i do zabawy w tworzeniu własnego systemu. Piąteczka pozdrowu, Beszakal. Do zobaczycha w kolejnym odcinku.